Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na kanale. Dzisiaj, widzowie, zrobimy sobie pewien teścik, ponieważ jak widzicie, jestem villagerem w Minecraft. Tak, widzowie, villager w Minecraft, to jest to dzisiaj. Dzisiaj żyjemy życiem villagera, jak widzicie po tytule. Dzisiaj przeżyjemy 24 godziny na Palionowie jako villager. Jestem ciekaw, jakim się tutaj żyje. Sprawdzimy to, dlatego żegnam się z tym domem. To już nie jest mój dom, żegnam, wychodzę stąd. Nie będę tutaj już więcej czasu spędzał. Lecimy w takim razie do tamtych domków zobaczyć, jak żyją moi brasia. I dzisiaj zobaczymy, czego tak naprawdę potrzeba tym villagerom, żeby żyło im się tutaj lepiej. Więc zobaczmy, jak to wygląda sytuacja. Oczywiście zanim to wszystko, to widzowie, koniecznie łapka w górę i subskrypcja, jak chcecie więcej takich odcinków. Jakbyście chcieli, żebym przeżył dzień na Palionowie jako jakiś inny, nie wiem, może nie villager, no może coś innego, chociaż nie, w sumie nie wiem jako co, bo tylko villagerzy są tacy, prawda, tacy ludzcy. No bo przeżyć dzień jako owca to nudna raczej sprawa. Dobra, jestem villagerem. Dzień dobry, witam brachy. Dzień dobry, ja bez profesji jestem nierobem. Dobra, jak wygląda, tu musimy się... Dzień dobry. Kiwnij głową. Dzień dobry. Dzień dobry. Przywitaj się, no kurczę. Dzień dobry. Kiwniesz głową. Dzień dobry. Dobra, nie chcę kiwnąć głową. Słuchajcie, ja muszę zobaczyć, czego oni tutaj tak naprawdę potrzeba. I co to ten? Tutaj chcemy się dzisiaj zająć tym miejscem, ponieważ tutaj musi być dalsza część, prawda, tego kowala. I dzisiaj właśnie tym się zajmiemy, żeby tutaj to może jakoś tym villagerom rozbudować. No a przede wszystkim to tak, pierwsza czynność, którą robi villager. No właśnie, dobrze pokazałeś, wariacie, dzięki wielkie. A więc pokazujemy, zbieramy. O, tu jest, prawda, niezasiane. Dobra, wracamy z powrotem na... O, villager nie używa elytry. Villager nie używa elytry, tutaj niestety nie możemy tego użyć. Dobra, tak, lecimy w takim razie do mnie na chatę. Znaczy do... Do Szczypsona na chatę lecimy, do tosta, bo musimy, prawda, musimy mu podwędzić lekką jedną rzecz i to jest motyka. Weźmiemy sobie motykę szybko i pójdziemy, prawda, naprawić co trzeba, bo ja niestety jestem biednym villagerem, który motyk nie posiada. Dobra, gdzie mam motykę? Ja miałem gdzieś motykę. Halo, halo motyka. Dobra, trudno, musimy zrobić sobie jakąś kamienną motykę na szybko. Zróbmy raz, tak, tutaj patyk. Dobra, mamy to i teraz, tak, bierzemy to. Bierzemy tu, bierzemy tu, bierzemy tu, bierzemy motyka. Pyk, pyk, jest świetnie, mamy motykę. Możemy lecieć, mam nadzieję, że mi starczy. Bo jak nie, to będzie trochę przykro. Ej, dobra, podróżowanie na piechotę jest mega uciążliwe. Żebym tam 3 razy zaleciał tą elytrą. Ale dobra, to na szczęście nie jest jeszcze aż tak daleko. Lecimy jako villager, jaką ja mam monobrew dużo, widzicie to? Czy każdy villager ma monobrew? Czekajcie, muszę to sprawdzić, bo tego nigdy nie zwróćcie na to uwagi. Halo, wariacie. Masz monobrew. Dobra, czyli wszyscy mają takie ten. Dobra, to nieważne, myślę, że jestem jedyny. Dobra, naprawiamy to. Tutaj pole musi być zasiane wszystko. Tu, bo wy skaczecie po tym. Wy jesteście nienormalni. Tak nie powinno się robić, nie wolno skakać po tym. Dobra, bierzemy tak, pyk, pyk. Teraz tak, bo widzę, że tutaj robicie to. Bardzo fajnie, bardzo fajna robota, bardzo dobrze robicie. Teraz tak, bierzemy to, żeby mieć znowu nasiono. Dobra, pyk, pyk. Naprawione, bierzemy to, pyk. Nasiono, nasiono, pyk. Nasiono, nasiono. O, brakło mi nasiona, dobra, tu będzie z tego 2, będą 3 nawet, uhu. Dobra, dajemy tu i tu zasiejemy. Dobra, świetnie, kolejne ma... Dlaczego ktoś zasiał w ziemniakach? Przepraszam bardzo, siano. Kto? Kto wpadł na ten... Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dlaczego to jest siano? Przepraszam. Kto to zrobił? Dobra, naprawić to trzeba wszystko, bo widzę, że te wieśniaki tu wpadają na bardzo niefajne pomysły. Tu mają być ziemniaki, ja to tak zaplanowałem, jak to tu budowałem i tak wieśniaki się mają tego trzymać, a nie, że one to zmieniają, jest bez sensu. Dobra, tu naprawmy to i tu... Tu jest wszędzie siano i jest biedne ziemniaki? Kto to tu tak pozmieniał? No dobra, w sensie tu na górze akurat miało być siano, bo tak zaplanowałem, ale... Ale dlaczego, to jest wszystko jakoś tak zrobione, że wszędzie indziej też są ziemniaki? Tak nie powinno być. Te wieśniaki chyba, albo te wieśniaki to zmieniły, albo ktoś tu był z Palionowa i po prostu to zbierał i tak się stało. Dobra, mamy to naprawione. Moja, prawda, pierwsza praca jako wieśniak wykonana, no, wzorowo bym rzekł. I teraz tak, to możemy dawać tu, żeby mieć mączkę kostną. To jest bardzo dobre, bo na co nam więcej nasion. Pyk, pyk, dobra, robi nam się to. Czy ja tu mam więcej takich tych? Tu jest jeszcze, patrzcie, jeszcze tu trzeba dać. Pyk, 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 pyk. Dobra, to się zrobiło. Jeszcze było gdzieś, chyba na każdym piętrze to robiłem. Albo i nie? Nie ma tu więcej. O, to są jedyne tutaj? No dobra, no to odłóżmy w takie... O, tu jest pozbierane! Nie, to niemożliwe, żeby wieśniaki tu to odkładały. No ale ja jestem wieśniakiem, który akurat tu odkłada, więc odłożyłem. Pierwsza rzecz, jaką wieśniak... Tak nie może być, ja już to mówiłem. Tutaj... Musicie, nie możesz się deptać po tym. Co ty robisz? Dlaczego to deptasz? Masz... Widzisz, jak to masz czapkę? Ty powinieneś to umieć robić. Dobra, dobra, teraz kolejna rzecz, którą robią wieśniaki. O, bardzo pięknie zaprezentowane, cudownie. Tak jest, wchodzimy sobie tutaj i... Zjeżdżamy!
Wow, ale tu się powoli jedzie. Czekajcie, ale dojadę do końca, tak? To mnie zepchnie aż tak? Pyk, pyk, one tak sobie tutaj dojeżdżają do końca. Zjadam sobie ziemniaka. Nie no, tak mnie to denerwuje, że one to robią. Tak mnie to drażni. Naprawdę, dobra, robimy teraz tak. Uwaga, ja wiem, że tego nie powinienem robić. Ale tak, żeby mnie nie widzieli, żeby nie wiedzieli, kto tego dokonał. Uwaga, przyczajamy się. Ja jestem po prostu impostorem lekkim. O nie, ty będziesz to widział. Ale dobra, uwaga. Robimy tak. On jest zablokowany. Uwaga. Pyk. O, on leci znowu to zrobić. On się nie nauczył. I teraz. Ciul! Dobra, myślałem, że tam dostanie, ale dobra. Teraz klękasz, dobra. I ten mały też już się uczy od starego, trzeba go, prawda... O! Zreflektował się. Jest, ogarnął się, że tak powiem. Zaczął robić coś innego, bardzo miło z ich strony. Nie, serio, te wieśniaki są strasznie zbagowane w tym miejscu. I za każdym razem jak tu przychodzę, to jeden z wieśniaków tutaj w tym, że tak powiem, chodzi. Ale może to być też powód tego... Czekajcie, bo ja mam dwie wody. Może to być powód tego, że niektóre wieśniaki chcą po prostu wyjść na górę. Więc niech im będzie. Zostawiam to. Jeżeli zobaczę, że tu w tym miejscu stoi jakikolwiek... Wiecie co, ja mam pomysł. Robimy tak, uwaga. No, żeby prawda nie było tak łatwo. Musimy zrobić tak, żeby te wieśniaki czegoś się, prawda, nauczyły ciekawego. Więc zróbmy w takim razie coś takiego. Uwaga, robimy tak. Stawiamy tutaj tak. I teraz wybieramy tutaj to. I teraz tak, oni tu będą sobie wlatywać i będą sobie spływać w ten sposób. No i będą zmuszone do wyjścia. Tylko pytanie, czy... Dobra, to jest ostatnie, pum. I tu sobie tak wyjdą. Mają ulepszoną zjeżdżalnię, ale ta zjeżdżalnia jest ulepszona tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu te głąby, które muszą stanąć w tym miejscu, żeby sobie stanęły i spłynęły na dół. To jest tylko i wyłącznie po to. A jak ktoś będzie chciał wejść na górę, niech wychodzi, prawda? Ja jestem wieśniakiem, który wprowadza nowe zasady i tutaj będziecie teraz pracować. Oj, dobrze, że się zgadzamy. Dobra, więc teraz tak, kolejna rzecz, którą muszę zrobić jako wieśniak, to jest tak, musimy zejść tutaj na dół i musimy zająć się tym miejscem. Dlaczego tu jest tyle dirta? Nie rozumiem tego, ale zabierzmy tą skrzynkę, bo ona tu nam nie będzie potrzebna. Musimy przygotować, znaczy inaczej przygotować. Jako wieśniak muszę dbać o rozbudowę właśnie tego, co tutaj miejsca. Ej, fajnie jakby dodali słomiane kapelusze do Minecrafta. Jakbym mógł mieć słomiany kapelusz, na pewno byłbym lepszym wieśniakiem niż jestem. Dobra, wchodzimy tu na chatę i bierzemy rzeczy, które nam się przyda. Przyda nam się to. Przyda nam się na pewno też kilka jakichś innych rzeczy. Czekajcie, zobaczmy tutaj. Może to się przydać. Może się przydać drewno. Może się przydać to. Mogą się przydać płotki. Może się przydać więcej kobla. Może to. Może się nam przydać. Ja bym potrzebował, wiecie co bym potrzebował? No, andezyt może się przydać, weźmy. Ale ja bym najbardziej potrzebował z stona. Stona bym najbardziej potrzebował. Czy będziemy mieli trochę stona, przepraszam. Halo. Czy znajdzie się trochę stona? W sensie stone bricków bardziej dokładnie tak ujmując. Stone brick by się nam bardzo przydał, żeby to tam zrobić lepsze. No ale niestety nie mamy. Nie mamy stone bricków, jak tak sobie patrzę. O! Jest coś, dobra. Bierzemy to. Nawet żelazo tu jest trochę, kurczę. Nawet nie wiedziałem, że mam żelazo. Tu co diamenty robią? Ty, dlaczego tu są diamenty? A, bo to jest z bikonów. Dobra, musimy to odłożyć w bezpieczniejsze miejsce. Odłóżmy to tu. To jest zdecydowanie bezpieczne. Bez żelaza. Albo dobra, mamy miejsce, to niech to tu leży. Dobra, i teraz tak. Czy ja mam więcej stone bricków? Wychodzi na to, że nie. Więc będziemy musieli sobie przepalić. Więc dobra, przepalmy to szybko. Tu jest to. Więc przepalmy jeden z tak kobla. Kobla tutaj, pyk, dobra. I teraz węgiel. Czy ja mam węgiel? Ja nie mam węgla. Jak wieśniak może nie mieć węgla? Dobra, coś musi tu być. Gdzieś na pewno jest węgiel. Nie? O, dobra, jest. No wiedziałem, ja mam taki syf w tych wszystkich, że już nie wiem, gdzie co ma. Dobra, zaraz tu wrócę po stone bricki. Idziemy przygotować wszystko i mniej więcej zaplanować, jakby to miało wyglądać. Ogólnie, co ja chcę tam zrobić? Chcę zrobić coś typu, jak jest tutaj, tylko z tamtej strony pod takim lekkim daszkiem. No i fajnie by było chyba to zrobić w taki bardziej... mroczny klimat, takie wiecie, że na przykład lawa tu gdzieś będzie spływać i tak dalej, coś w tym stylu. Więc zróbmy, może zacznijmy od tego, żeby zrobić tutaj coś takiego, jak na przykład taką obramówkę zrobimy, coś w tym stylu. Taki jakby kowal, wiecie o co chodzi, taki jakby kowal. Robimy tak, dobra, i teraz pyk, tu możemy zrobić tak, żeby to jakoś wyglądało, pyk, tutaj też. No i tutaj oczywiście pyk również. Dobra, tutaj musimy zrobić połączenie z tym ich, prawda, mieszkankiem, więc zróbmy im to połączenie. Niech mają wyjście również z tej strony, pyk, 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 tutaj i tu mają przejście eleganckie, bardzo fajne przejście mają tutaj. Teraz robimy, tutaj musimy całkowicie skopać tą trawę, żeby zrobić tutaj z andezytu, prawda, jak to się nazywa, podłoże, tą podłogę taką zrobić. Więc zróbmy tutaj ją, do tyle wystarczy, bierzemy również to, dobra, i rozwalamy to. I jest świetnie, i teraz andezyt. Mam go sporo, więc nie musimy się nim przejmować. Bierzemy go ile wlezie, robimy go tutaj na całej szerokości. Tak musi być, ponieważ tutaj będzie, że tak powiem, podstawa całego tego miejsca. Nie wiem, jak ja mam to nazwać. To po prostu jest jakby...
taki kowal trochę w tym, w tej wiosce, wiecie o co chodzi. Dobra, robimy tak, teraz musimy to skopać, tą ścianę, ponieważ zamiast tej ściany będę chciał dać właśnie te stone bricki. Z tym, że no nie mam dużo tych stone bricków niestety, ale coś tutaj, że tak powiem, wykrzesamy z tego. Myślę, że tak będzie, to właśnie zrobię. O, no tak, 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 to musi być zrobione. No i żeby to jakoś, że tak powiem, się zgrywało, no to będziemy potrzebowali w tym miejscu zamiast tego, pum, i robimy tak, tu do góry, coś takiego, i robimy pak, coś takiego, żeby to, wiecie, żeby to zgrało się jakoś, że tak powiem, stylistycznie. Tak to nazwijmy. I teraz tutaj, w tym miejscu, o, i to jest super rzecz, którą zrobimy. Ojejku, już czuję to, to będzie naprawdę dobrze wyglądać. Mam nadzieję, że będziecie się inspirować i budować taki świat również. W ogóle, ostatnio myślałem nad takim filmem i możecie mi napisać, co o tym sądzicie. Żeby zrobić na przykład, że oceniam światy widzów w Minecraft, wiecie o co chodzi? Ja nie wiem, czy już ktoś tego nie zrobił. Możliwe, że ktoś już to zrobił. Nie wiem totalnie, ponieważ nigdy tego nie widziałem, ale... o kurczę, to jest stary... Ojejku, to tutaj dalej przetrwało. Tutaj były ukrywane zielone, nie wiem czy pamiętacie. Jo, co to tutaj dalej jest? Dobra, bierzemy to, bo to już tutaj nikomu nie będzie potrzebne. A kryje się to, prawda, na, że tak powiem, na terenie wieśniakowej wioski. A że ja jestem wieśniakiem, to ja teraz decyduję, że tu już nie będzie takich rzeczy. Dobra, zabieramy to stąd i zamurujmy to, prawda, dirtem. Dirtem. O, ta lampa również się tu nie przyda. I ten mech można rozwalić. Dobra. Dobra, ten mech trudno już tu musi zostać. Taka sytuacja. Dobra, zostajesz tu. Zostajesz tu, muchu. Dobra, tak, to murujemy, pyk. I tam, dobra, z tej strony mamy wszystko zrobione. No, o co chodzi z taką serią, jakby to wyglądało? No, widzowie by mi wysyłali po prostu na maila swoje mapki, na których po prostu by pokazywali jakieś swoje budowle. No, a ja bym mógł na odcinku właśnie sobie takie jakby mapki oglądać. I teraz nie wiem, czy chciałbym to robić tutaj na tym kanale, czy chciałbym to robić na kanale Szybson Plus, jeszcze nad tym nie myślałem. Ale taka seria myślę, że by była całkiem fajna i można by było taką serię tworzyć właśnie razem z widzami. Byłoby całkiem ciekawie, całkiem śmiesznie. Może by tam ktoś coś zostawił śmiesznego, może by byłoby jakiś parkour by mu miał do przejścia, to by było super. No wiecie, jakieś takie jakieś fajne rzeczy. Taki, że tak powiem, naszedł mnie pomysł, taka inwencja twórcza, prawda? Całkiem możliwe, że już ktoś to zrobił, przepraszam, jeżeli ktoś to zrobił, no to... przepraszam, ale nie wiem, bo nie sprawdzałem tego nawet jeszcze, czy ktoś już ten pomysł zaklepał. Dobra, tu zrobimy takie murki, więc tu możemy zabrać stąd tą brika, żeby go zaoszczędzić. W tym miejscu możemy dać dirta, żeby to wszystko miało, że tak powiem, ręce i nogi. Tu pyk. No i to jakoś będzie, że tak powiem, się zaczynało powoli prezentować. Dobra, lecimy po te stone bricki. Już chciałem lecieć, ale idziemy, ponieważ jestem wieśniakiem. Trzeba iść, a nie latać. Więc idziemy. I tak to jest, i tak cud, że ja sprintuję, bo ja powinienem tak sobie powoli chodzić jak oni i biegnąć tylko jak mnie coś uderzy. Bo oni tak robią. Dobra, idziemy szybko zabrać to. O, już się... No cóż, widzowie. Czasem zdarzy mi się nie pomyśleć, faktycznie. Co mogę rzec, no? Każdy popełnia błędy. Dobra, niech to się przepala, a ja lecę sobie po ziemniaki, bo mi się widzę, że kończą ziemniaki. Więc szybko ogarniemy jako, prawda, wieśniak, mięśniak. Co ja powiedziałem w tym momencie? Nie wiem. Jako mięśniak mięśniaki. No dobra, no nieważne. Czasem tak już bywa. Dobra, bierzemy sobie tak z dwa staki. Dobra, tyle nam starczy. To sobie zaraz zjemy i będzie elegancko. No ja czasem się tak lubię przejęzyczyć, widzowie. To dzisiaj akurat bardzo fajnie jest tak się przejęzyczyć. Super, super to jest uczucie, naprawdę. Dobra, lecimy tu. Myk, szybko w prawą. Pyk. Bierzemy ile mamy. O nie, naprawdę tak mało. Dobra, odkładamy co nam niepotrzebne. To nam niepotrzebne. Dirt również nam nie jest potrzebny. Dobra, bierzemy tak. I teraz, o wiecie co? Wiecie czego ja nie używam, a co mam? Postbox, kurczę, to trzeba używać. Przecież ja mam tyle rzeczy tutaj, które mogę włożyć. O, mogę też sobie zbroję włożyć na razie, bo mi nie jest potrzebna jako wieźniak. Więc odłóżmy sobie, to tu też mogę nosić sobie ziemniaki. No przecież po to on jest, żeby go tak wykorzystywać. Dobra, tu, proszę, czy ja mam gdzieś stona? Ja, serio, ja myślę, że dałbym sobie rękę uciąć, że ja gdzieś stona miałem. Nie wiem, czy może go już użyłem, ale to kurczę. Serio, nie wiem gdzie on mi znika. Powinien gdzieś być. A tu się okazuje, że prawda, ktoś mi go kradnie, albo ja go zużywam i nawet nie wiem gdzie. No nie mam, no dobra, trudno. Bierzemy tego stone bricka, no to nie jest dużo, to jest naprawdę bardzo mało póki co i tak naprawdę niewiele to... 12, no dobra, no.
Ja myślę, że na więcej piezów powinienem to przepalać. Dobra, bierzemy to. Przepalmy na więcej piezów. Odłóżmy to tutaj. Bierzemy tutaj, bo tu widziałem, że jest kobla dużo. Czekajcie, nie, tu, tutaj. Ja mam taki syf, że nie wytrzymam. Muszę to tu posprzątać. Muszę to tu posprzątać. Bierzemy połowę tego. Pyk, pyk. Teraz będzie się to o wiele szybciej robiło. Mnie stać, przecież to sobie zrobię jeszcze jeden piec. Pyk. Dobra, tu. Na moment go postawmy tutaj, w tym miejscu. Stawiamy to tu. Bierzemy połowę tego, bo i tak to się nie wykorzysta. No i tu. Powiem więcej. Kurczę, robimy... Robimy... O kurczę, nie robimy, bo już nie mam kobla. Ale idziemy tutaj. Bierzemy sobie znowu pyk, pyk, kobla. No i robimy pyk. Kolejny piec. No i kolejny piec stawiamy znowu tutaj. Stawiamy to tu. Bierzemy z tego połowę. No i patrzcie, jak produkcja. Produkcja leci. Że tak powiem. Leci i się nie zatrzymuje. Bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to, bierzemy... Tutaj jeszcze nic, ale możemy to zamienić i już, patrzcie, mamy 20. Dobra, zaraz tu wrócę. Idźmy to postawić już, żebyśmy zobaczyli, jak to tam wygląda i zaplanowali może coś do przodu. I nie wziąłem sobie to z boksa, jestem idiotą, przepraszam, ale dobra. Ważne, że sobie przypomniałem teraz, a nie później, nie? Więc to jest plus. Dobra, to jak już tu jestem, to zbierzmy to. W takim razie to się też skończyło. Dobra, pyk. Bierzemy te dwa. Jest elegancko, lecimy dalej. Nie zamieniłem sobie tego na stonebriki. Tak, tak, widzowie, wiem. Nie musicie mi pisać w komentarzach. Wiem, dobra, lecimy. 28 bloków stonebricka. To jest prawie że nic. Dlaczego ja tu mam tak ciemno? Nie wiem, dlaczego tu tak ciemno. Będę musiał rozjaśnić taką kamerkę. Mam tu trochę ciemno. Nieważne. Pewnie wy to widzicie dobrze. Dobra, tutaj musimy teraz załatwić tak. Tu musi się to połączyć razem z tymi schodami. Czyli stawiamy sobie to z boksa, bierzemy sobie te schody. I to musi pójść tutaj w tą stronę. Czyli to będzie musiało w tej linii zawrócić. Czyli bierzemy to tutaj i stawiamy pyk, pyk. Dobra, fajnie, elegancko. Teraz tak, stonebriki stawiamy tutaj. W ten sposób. Dobra, tu możemy teraz postawić tak. Dobra, coś takiego. I w tym miejscu, o, patrzcie, tak by to można było wymyśleć. I tu bierzemy drewno teraz, pyk. I stawiamy drewno tu. Dobra, świetnie, i tu może to być tak nawet. Albo lepiej. Albo nie, bo to teraz mi tak pasuje. No, to musi tak zostać, dobra. Rozwalamy to. I teraz tutaj możemy postawić więcej tego. Pyk, 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 pyk. Dobra, brakło mi stonebricków, ale nie przejmujemy się, bo nam się przepala, więc no, już chciałem lecieć, no ale ja nawet elitry nie mam założonej. Lecimy na piechotę. Dobra, no moje życie jako wieśniak wydaje mi się, że jest całkiem dobre. Słuchajcie, wiecie, gdzie my byśmy byli? Na Palionowie. W ogóle, jakby wyglądał Minecraft, gdyby wieśniaki mogły podejmować decyzje takie jak my? Ja nie wiem, gdyby każdy wieśniak, który jest w Minecrafcie, zrobił w przeciągu tygodnia, chociaż tyle, ile ja robię teraz, na tym odcinku jako ten wieśniak, mielibyśmy rozbudowaną wioskę jak nie wiem co. To byłaby jedna wielka metropolia. Jakby każdy wieśniak pracował tak jak ja. No niestety nikt tak nie pracuje. Smutne, ale prawdziwe. Nie zrobiłem sobie nic, żadnego craftingu, więc musimy sobie zrobić. Dobra, bierzemy tu, pyk, pyk. I robimy z tego stonebriki. Zróbmy z tego szybkie schody. No, to jest niesamowite, ile my byśmy mogli rzeczy zrobić, gdybyśmy byli... Znaczy, ile wieśniaki by zrobiły, gdyby robiły. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, i teraz tak, musimy tutaj jakoś cały ten dach zrobić. I teraz myślałem, z czego mógłbym to zrobić. Znaczy, ja chcę całe to z tego zrobić. No, w sumie to będzie dobrze wyglądało, więc zróbmy to całe z tego. Niestety to nas będzie troszkę kosztowało, ale spokojnie, damy radę. Tu będzie trzeba podwójnie przepalać stołona, żeby móc to zrobić. Ale, może mi starczy? Ej, chyba mi starczy. Ole jaja, starczyło, nie będzie trzeba przepalać. Elegancko to wygląda, bardzo fajnie. I teraz tak, tutaj jeszcze stawiamy pyk, pyk. Albo nie, zaoszczędźmy to. Zaoszczędźmy, bo tu fajnie by pasowały te schody. No i tak robimy właśnie, w ten sposób. Pyk, mamy to. Jest postawiony tu schodek, tu. Nawet powiem więc, albo dobra, niech jest tak. To dobrze wygląda. Bierzemy ten crafting i musimy zrobić, gdzieś go postawić w jakieś taktyczne miejsce. Niech to jest to miejsce na razie. I robimy teraz w tym miejscu płotki i płotki stawiamy tutaj. O, to jest tutaj, o jedno dalej. To ja się machnąłem tutaj, dobra, panie nowy rzędek. Dzień dobry, witamy Sołtysa. Bardzo serdecznie. Dobra, robimy tak i teraz tak, tu jest andezyt, bierzemy więcej andezytu, pyk, 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 pyk. I tu w tym miejscu stawiamy murek w taki sposób. I teraz musimy dorobić, bo oczywiście mi brakło, ale spokojnie, gdzieś te murki wykorzystamy. Robimy tak i robimy coś takiego. Okej, okay. I tu w tym miejscu na równo z tym musi również powstać taki słupek. Dobra, i mamy pyk, pyk, pyk. Postawiłem źle, nieważne. To jest dobrze. Teraz to zaczyna jakoś wyglądać. Ej, naprawdę, fajnie to wygląda, szczerze, podoba mi się, jedyne co, to musimy tu zrobić drzwi. I tutaj będzie trzeba dopracować to na zasadzie, żeby tutaj na przykład lawa kapała i takie inne rzeczy. To będzie trzeba zrobić, żeby tutaj było nieskończone źródło lawy. To musi tutaj powstać, tutaj wieśniaki. Co ten kupiec ma do zaoferowania? On ma taki syf, on ma taki skam zawsze, to jest niesamowite. Niesamowite jest, że on oferuje tak bardzo beznadziejne rzeczy.
Nie wiem, czy da się go jakoś ulepszyć. Fajnie jakby się dało, no ale chyba się nie da. Więc niestety musimy to zaakceptować, że się nie da. Dobra, idziemy po wiadra lawy i zróbmy tamte nieskończone źródła. Wydaje mi się, że damy radę to zrobić, z tym, że ja potrzebuję te takie, jak to się nazywa, te nacieki. Pytanie, czy ja mam je w skrzynce? Ja powinienem je mieć, bo ja zbierałem je, żeby zrobić u siebie te nacieki. Więc powinienem je mieć. Dobra, weźmy te stone bricki, bo znaczy stone, żeby zrobić stone bricka z tego więcej. Teraz już naprawdę mamy tego sporo. I szukamy nacieków. Czy ja mam nacieki? To jest pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Tutaj nie ma, dobra, tutaj też nie, tu też nie, tu też nie, tu też nie. Tutaj również nie ma i tu również. Dobra, to będzie w jakiejś takiej syf skrzynce, jak zresztą wszystko u mnie na chacie. Nie wiem, co ja to ułożę, to ja później żyję na takich walizkach, jak widzicie. Że ja wszystko mam wszędzie. Nie mam żadnej takiej ważnej rzeczy. Nie wiem, ja bałaganiarzem jestem obrzydliwym, no, w tym Minecrafcie. To jest prawda, widzowie. Tutaj, że tak powiem, no nie wyprę się tego, nie? Choćbym chciał oszukać, no nie oszukasz, nie oszukasz. Tak już jest. Dobra, biorę te nacieki z dołu od siebie, co mam, bo nic z tym nie zrobię, ale tu widziałem, że mam wiadra, więc weźmy wiadra. Znaczy mam, szczypson mam, ja jestem wiśniakiem, ja nic nie mam. Bierzemy do tych wiadr lawę. Myślę, że więcej niż 3 lawy tam nie wykorzystamy, więc weźmiemy sobie 3. Pyk, pyk, dobra, trudno, łamiemy girę. Bierzemy tak, 1, 2, 3, super. Bierzemy te 3 kotły. Super, bierzemy te 3 nacieki. Dobra, świetnie. Czy on mi się spalił? Nie, już myślałem, że mi się spalił. Jakby mi się zjarał, to bym się popłakał na miejscu. Ja sobie ogarnę tutaj, ja i tak mam ich więcej. Tam wykorzystamy te 3, myślę, że to będzie git. A, bym potrzebował szkło jeszcze. Szkło by mi się przydało, żeby to tam jakoś wyglądało fajnie. Dobra, na razie zrobię bez szkła. Na razie zrobię jakoś ze stone brickami, ale później to zmienię na szkło, tak żeby to wyglądało po prostu lepiej. Wiecie, o co chodzi. Więc tak to zrobimy, lecimy sobie tu. Ciekawe, co inni myślą, że ja mam wgranego skina tego villagera, nie? Wchodząc na serwera, ja normalnie tako villager. Siema. Dobra, i robimy tutaj, uwaga, i teraz tak. Musimy zrobić tak, żeby to jakoś wyglądało, więc zrobimy to w tym miejscu. Jest jedno, tu. Tutaj jest drugie, pyk, pyk. Stawiamy nacieki, znaczy to najpierw. Tutaj jest, świetnie to wygląda. Tu po tym, pomiędzy tym można by było zrobić taki design fajny. I robimy coś takiego, że tu jest coś w tym, albo, no tak, coś w tym stylu. Coś w tym stylu i teraz tak, rozwalamy to. Ja mam tak mocną łopatę, że ja muszę tak dziubać, tak klikać tylko. Dobra, robimy to. I teraz tak, mamy lawę, mamy naciek i mamy to. I teraz tu musi być lawa, tu musi... Tu... Ja bym to zrobił o jedno wyżej. Żeby to zrobić o jedno wyżej, to by chyba lepiej wyglądało. Pyk, pyk, dobra. I teraz tak, tam leci lawa, tu leci to i mamy naciek. Czy to będzie git? Czy to będzie dobrze działać? Powinno, nie? Chyba. Dobra, tu rozwalamy to. Mam nadzieję, że mi się ta lawa tam nigdzie nie rozleje. O kurcze. Że mi tu się nic zaraz nie podjarało. Dobra, no później będziemy się tym martwić, jak mi się już podjara. Ale dobra, stawiamy to. Pyk. I teraz tam z tyłu jeszcze. I niech się zbiera. Niech jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest bardzo dobrze. No i pytanie teraz. No dobra, na razie te 2 mi starczą. Zróbmy jedynie co, to jeszcze muszę zrobić murki. Raz, dobra, pyk. I zamieńmy to na stone bricki. Pyk, dobra, mamy tego sporo. Postawimy tu murki, żeby to jakoś wyglądało. Tu robimy stół. Taki, prawda? Fajny, elegancki. Tu w tym miejscu można by było zrobić w sumie... No dajmy jeszcze jeden kocioł, niech jest po prostu, niech se stoi. Co ja tu bym jeszcze potrzebował? Może dajmy tu dla designu, tak? Niech to wygląda. No jakoś to jest, że tak powiem. No i tu byśmy mogli zrobić po prostu takim... Nie no, podwójny tak średnio, tak biednie wygląda ten podwójny. Zróbmy tak, pyk, super. Tu i tu do góry coś w tym stylu. Jakoś to wygląda. Chyba. O nie, tu wygląda to źle. Wygląda, to tak nie może być, to już wygląda za bardzo zabudowanie. Jest git, myślę, że teraz to wygląda naprawdę, no tu by można było zrobić jeszcze na równo. Chociaż nie. Tak, niech jest, niech, dobra, tak, niech to jest tak jak jest. Tu, a tu na końcu damy lampę na to, tylko ja nie mam lampy. Ale dobra, mamy ten jeszcze jeden, dobra, ten naciek jeden wrócę z powrotem. Tu wystarczą 2, dobra, biorę też ten kocioł. Tu wystarczą 2, niech jest tyle, bo to więcej nie trzeba. Jak ktoś będzie potrzebował, to przecież może coś takiego zrobić u siebie na chacie, nie? Tutaj wystarczy. No i dobra, i wygląda to całkiem fajnie i mój dzień jako villager naprawdę pozytywny. Widzicie, panowie, uczcie się ode mnie. Bo jak tak będziecie robić, jak robicie, to donikąd dojdziecie, widzicie. Będziecie się tutaj dalej chodzić i robić tak. Dobra, ja uważam, że ja villagerem jestem naprawdę przed nim.